już jestem, wróciłam ze szkoły. Halo? Mamo? Julian? Emma? Jest tu kto? Słyszy mnie ktoś? Halo? O, karteczka! Mama mi zostawiła karteczkę? Co tu jest napisane? Aha, droga Haniu, poszłam z Julianem i Emmą do sklepu, trochę nam to zejdzie. Tata jest w pracy, jedzenie jest w mikrofali, zjedz je proszę, a potem odrób lekcję, porób sobie coś fajnego. Na pewno nie będziesz się nudzić, buziaki, mama. Aha, okej. Czyli, aha, jedzenie jest w mikrofali. No dobrze, ciekawe co mama mi zostawiła. Jestem sama w domu, ale tutaj spokojnie. O, moje ulubione danie, kiełbaski i zapiekanka, pycha. Wezmę sobie jeszcze trochę sałatki. Ale jestem głodna jak wilk. Ciekawe, czy mi tyle wystarczy. O, ale pyszne, mama to potrafi gotować. Powinna iść do jakiegoś masterszefa. Ojej, ale się najadłam, to była większa porcja niż myślałam. Ale co teraz? Może trochę pooglądam telewizję? A nie, najpierw posprzątam po sobie, dzisiaj będę dobrą córką. Talerze brudne do zmywarki i szklanka też. Okej. Zaraz wszystko będzie czyste, zamykamy, ustawiamy program. Ale jestem dzisiaj świetna, ale ogarniam. Jestem zupełnie sama w domu. Ale tutaj cicho, bez całej rodzinki. Tylko co teraz? Może pooglądam telewizję? Albo nie, dzisiaj będę produktywna. Idę odrobić lekcję, a potem pomyślę co dalej. Czyli zaczynamy. Matematyka. Och, dobrze, że tutaj dzisiaj jest tak spokojnie i cicho. Nikt mnie nie wkurza. Mogę się skupić na lekcjach. Nawet króliczek mi nie przeszkadza. Wszystko w porządku, Pia? Okej, skończyłam. Może sobie pooglądam trochę filmików. O, dzwoni telefon. Już idę, już idę. Ojej, muszę przebiec cały dom. Chwilę, chwilę, zaraz będę. Stążyłam. Halo, tutaj Hania Wróblewska. A, to ty, Aniu, no cześć. Tak, u mnie wszystko w porządku, a u ciebie? Aha, chcesz się spotkać? Okej, rozumiem. O, super, no. Pewnie, jasne, cieszę się. No, do zobaczenia. Ale miło z jej strony. Pa, pa. W przyszłym tygodniu Ania robi małą imprezę i mnie zaprosiła. Ale czy to są jej urodziny? Nie, to z jakiej okazji robi tą imprezę? W sumie nie wiem, ale chyba lepiej, żebym miała jakiś prezent. Tak, tylko co bym mogła jej kupić? Bardzo lubię Anię. Chciałabym zrobić jej jakąś niespodziankę, małą, ale jednak. Położę się i to przemyślę. Co Ania lubi? Może coś dla koni? Tak, ona uwielbia konie tak samo jak ja, dlatego się przyjaźnimy w sumie. Pójdę do sklepu i kupię jej coś związanego z końmi. Wezmę moje kieszonkowe do plecaka i mogę iść. Ale czy powinnam pytać mamy o zgodę? W sumie nie ma jej w domu, a powiedziała, że mam sobie porobić coś fajnego. Chyba nie miałaby nic przeciwko, przecież już tyle razy byłam sama w sklepie. Ale zostawię jej karteczkę, napiszę gdzie jestem i wezmę telefon, żeby mogła do mnie zadzwonić w razie czego. Dobra, mamo, poszłam do sklepu jeździeckiego, do później. Dobra, wszystko gotowe, mogę wychodzić. Dobra, no to idę. Ale super ten sklep, nowo otwarty. Wszystko mi się tutaj bardzo podoba. Ale piękne różowe siodło, chciałabym mieć takie, ale pewnie kosztuje miliony monet. O, te uzdy też są bardzo ładne, jakie piękne pastelowe kolory. Trochę się jeszcze rozejrzę, bo wszystko tutaj jest dosyć drogie. A co to jest? Aha, olej do pielęgnacji siodła. To nie jest zbyt fajny prezent dla dziewczyny. O, jaki świetny toczek różowy. Pasuje mi jak ulał. Ani też by się pewnie podobał. Ale to bym mogła poprosić na święta. Dzień dobry, mogę ci pomóc, kochana?
Nie, nie, szukam prezentu dla przyjaciółki, wiem co lubi, zaraz coś pewnie znajdę. Ale ten toczek jest piękny. Napiszcie mi w komentarzach, co o nim sądzicie. Patrzcie, jestem prawdziwą zwyciężczynią, wygrałam zawody jeździeckie. Nie, nie, puchar też jest za drogi. O, szczotki. Szczotki do pielęgnacji koni. Ojej, co ja mówię? Ania bardzo lubi dbać o konie. Są żółte, niebieskie, różowe. Różowa jest najpiękniejsza. Na pewno jej się spodoba. Wezmę ją, żeby nikt jej nie wykupił, ale jeszcze się rozejrzę. A co to jest? To są chyba jakieś ochraniacze na nogi, na kończyny konia. A to co to jest? Jakiś kołnierz? Co to dziwne jakieś? Wygląda jak ten taki śliniak, który mama zakładała Emmie, jak była mała i nie potrafiła jeszcze dobrze jeść. Nie, 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 to na pewno nie. To jej się nie przyda, nawet by jej się nie spodobało. Także wezmę szczotkę. Tylko szczoteczkę, tak? Dla ciebie? Tak, poproszę tę szczotkę. Czy wystarczy mi pieniędzy? Tak, akurat masz idealną ilość pieniędzy. O, super, wspaniale. Zrobiłam sama zakupy. Ania na pewno będzie zachwycona. Udane zakupy. Mama będzie ze mnie dumna. Ciekawe, gdzie ona się podziewa.